Jestem sobie czarowicem. Znam całe okolice, ty się nie boisz. Wiesel wieje, wiatr leje, ja się śmieję. Gdzie ty śpiewasz, Zuziu? Zuziu! Gdzie ty śpiewasz? Do czego ty śpiewasz? Co? Do bardzo strasznej rury? A co to jest za rura? Do strzelania. Tuf, tuf, tuf. Do strzelania? Czy to jest komin bunkra? To jest komin bunkra. I zwiedzałaś ten bunkier? Dobra, to idziemy dalej zwiedzać, tak? Nie, bo tam jest woda, nie podchodź tam. O, zaraz pójdziemy tam. O, i tu wychodzimy za winkiel i od razu mamy następny bunkier. Właściwie to jest ten sam, tylko że z drugiej strony. I sobie zwiedzamy. Chodź, Zuzia. Stary garaż chyba. O, tutaj odprowadzenie spalin pewnie. O. Co? Tu graffiti na ścianach. Co? Wojska pewnie jakieś tam powietrznej obrony albo czegoś. O, zaraz spróbujemy tu sobie wejść po tych schodkach i zobaczymy, co tu jest w środku. Straszne tutaj. Jakie psa wchodzą? Proszę bardzo, jaka posadzka. Stylistyka późnych gierek. Napisy na ścianach. Cudowne. Jakie, o, jakie wielkie drzwi. Pancerne chyba. O, z zamkiem Jale. O, Zuzia, nie wchodź tam. Tu coś jest, ale ciemno, to nie będziemy wchodzić. Lecimy, może tu jest jaśń, to może tu sobie pójdziemy. Jaki jaśń? Jaśniej. Chodź tam, nic się nie bój, idź pierwsza. O, i tutaj właśnie jest jeszcze zapasowe wyjście. To, co żeśmy patrzyli, będąc z tamtej strony. O, proszę bardzo. Możemy tędy wejść? Wyjść? Nie, tędy nie wychodzimy. Dlaczego? Bo tu musimy sfilmować wszystko, jak tu strasznie jest. I tu jest drugi korytarz. Proszę. Proszę bardzo. Pomalowany na zielono i tu sobie można wyjść. A tylko ja. No jak? No tak po schodach tutaj. O. Chodź. Taki straszny bunkier. A jeszcze możemy tu sobie pójść. Zuzia, idziesz? Chodź. Chodź, żebyś mi tu nie została w tym bunkrze przecież. I jeszcze wejdziemy tu po tych schodach. Chodź, Zuziu. I zobaczymy, co tu widać. A tu widać morze. Więc wychodzimy i śpiewamy. Morze, nasze morze, będzie ciebie wierniem strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać, bo na dnie twoim lec. Albo na dnie z honorem, lec z honorem, lec z honorem, lec. A tam jest platforma widokowa. Dobrze, idziemy dalej. Następne wejście do tego samego bunkra. Spróbujemy tu wejść. Zamaskowany jeszcze wcześniej. O, ptaszek jakiś lata. Wcześniej jeszcze.
No zamaskowane, zamalowane. Bo tu był taki pokoik fajny, z oknem, z widokiem prawie że na morze. Teraz są pająki. Gdzie masz te pająki? Tam. O, rzeczywiście, na ścianie jeden pająk. I nasi tu byli. Co? O, proszę. Gdzie jest ten pająk? Gdzieś uciekł. Idziemy dalej. O, i tutaj jakieś pomieszczenie. O, proszę, jakie fajne. Też ładne okienko. O, nawet jeszcze karnisze wiszą z szapkami. O, a tu jaki fantazyjny wzorek na ścianach. Proszę bardzo. No, to tu musiało jakieś wyższe dowództwo mieszkać w tym pokoiku. O, i tu podłoga techniczna. Co? Proszę, podłoga techniczna, czyli taka dziura w podłodze, żeby tam można było schować sobie cośkolwiek. Jakąś rakietkę. Albo Panzerfausta. Jakiego? Jakiego Panzerfausta? Panzerfaust to jest taka ręczna wyrzutnia takich pocisków. Tu już nie ma co szukać dalej. Wychodzimy. No i następne zamaskowane wejście. Zuzia, pójdź mnie tu pierwszego. Słyszysz? O, ciekawe, czy nam się tu w ogóle uda wejść. Bo to jakieś straszne wejście jest chyba. O, krzaczory jak ta lala. Chyba nie damy radę się tu przedrzeć. O, proszę. Chyba się zahaczyłem czymś. To statyw mi przeszkadza w plecaku. O, ale tu strasznie. Nasi tu byli. O. I tu już jest całkiem ciemno. Cześć, Zuzia. Cześć! No i się dowiedziałam, ale tu echo. Echo!